Generalnie dzisiejsze kazanie jest też troszeczkę inne, ponieważ będzie to kazanie apologetyczne, więc ten psalm będzie, jest de facto no, pewnym pretekstem, który ma pokazać nam, to szczególnie poprzez te ostatnie wersety, że okrucieństwo, jakie widzimy, nie jest czymś nowym. Tak? To jest coś, co jest częścią, jest elementem historii człowieka. I ten psalm to pokazuje, jak Babilończycy postępowali z Izraelitami, kiedy napadli na Izrael, na Królestwo Południowe. Ale to też pokazuje pewną praktykę Babilończyków. To nie jest tak, że tylko w stosunku do Izraelitów oni tak postępowali. To generalnie wiele narodów w historii postępowało w taki sposób, albo jeszcze okrutniejszy. Więc to, co widzimy dzisiaj, no, wpisuje się jakby w to, co widzimy w historii. I temat, na który chciałem dzisiaj mówić, to dlaczego dobrzy ludzie ze sobą walczą. Tak? Dlaczego dobrzy ludzie ze sobą walczą? I prawdopodobnie już niektórym z was włącza się czerwona lampka co do pewnego stwierdzenia tutaj, ale dajcie mi szansę, poczekajcie do końca, tak? Bo no, nie wszystko jest takie oczywiste, jakby się wydawało. Więc dlaczego dobrzy ludzie ze sobą walczą? Od jakiegoś czasu docierają do nas właśnie informacje o zbrodniach na Ukrainie. Obrazy, które do nas docierają, no są wstrząsające. I od razu pojawiły się skojarzenia z okrucieństwem, jakie miało miejsce podczas II wojny światowej. I być może zastanawiamy się, jak to jest możliwe, że w XXI wieku, taki można być oświeconym, pełnym naukowych odkryć czasu, pewnego humanizmu, tak, ludzie popełniają takie zbrodnie. Być może nie mieści się to nam w głowie. Być może potrząsa to nami, w pewien sposób naszymi przekonaniami i dochodzimy do wniosku, że ten świat jest dziwny i go nie rozumiemy. Nie rozumiemy, dlaczego tak jest. Staramy się sobie to wszystko poukładać w głowie, ale nie idzie nam, nie jesteśmy w stanie. To okrucieństwo Rosjan na Ukrainie nie pasuje do tego wszystkiego, w co wierzymy odnośnie człowieka czy świata, ponieważ w naszym rozumieniu funkcjonowania świata, które przez lata budowaliśmy, mieszkając na Zachodzie, nie ma miejsca na takie rzeczy. I jeżeli widzimy te obrazy, to jakby był jakiś inny zestaw puzli w ogóle, który nie pasuje do naszego zestawu. Jakby jakaś inna rzeczywistość, inny świat nagle się pojawił. I nie możemy tych dwóch rzeczy, tych obrazów pogodzić. I okazuje się, że te bomby, które spadają na Ukrainę, one nie tylko niszczą Ukrainę, one niszczą nasz światopogląd. Niszczą nasze założenia, które tak skrzętnie budowaliśmy być może przez lata. Te bomby niszczą nasze własne przekonanie odnośnie świata, odnośnie człowieka. I myślę, że w obliczu tych właśnie okrucieństw w naszych głowach może pojawić się pytanie, dlaczego dobrzy ludzie ze sobą walczą? I dzisiaj właśnie chciałem się skupić na tej kwestii. Jest to, myślę, bardzo ważne pytanie, które należy postawić i którym należy się zająć. Jeśli chcemy zrozumieć świat, to takie właśnie pytania powinniśmy stawiać. Powinniśmy zadawać pytania. Nie powinniśmy bać się zadawać pytań. Tak? Kto pyta, nie błądzi, jest takie powiedzenie. Więc jeżeli chcemy zrozumieć, jak ten świat funkcjonuje, kim jest człowiek, jaki jest człowiek, to powinniśmy zadawać pytania i szukać odpowiedzi na te pytania. Więc dzisiaj spróbujmy zająć się tym pytaniem, dlaczego dobrzy ludzie ze sobą walczą. I pierwsza rzecz, o której chciałem mówić, to przyjęte założenie. Tak? W tym pytaniu, dlaczego dobrzy ludzie ze sobą walczą, jest pewne założenie. Pojawia się pewne założenie, konkretne założenie. Jakie? Takie, że ludzie są z natury dobrzy. Z natury dobrzy, że ludzie mają dobre serca. Prawdopodobnie każdy z nas słyszał takie hasło: ludzie są dobrzy. Tylko okoliczności są złe. Tak, a to pokazuje, że w naszej zachodniej kulturze takie przekonanie o tym, że natura człowieka jest dobra, jest obecne.
Może też ono na nowo wróciło, ponieważ zapomnieliśmy o tym, co się wydarzyło w czasie I wojny światowej czy w czasie II wojny światowej. Zapomnieliśmy o tych rzeczach, które wtedy miały miejsce i dzisiaj nie pamiętamy o tym, w związku z tym jest miejsce na to, żeby na nowo myśleć o tym, że natura człowieka jest dobra. I takie myślenie się pojawia i to hasło jest bardzo popularne, ale to nie jest jedynie hasło. Jest to pewna idea, jest to pewna ideologia, która przekłada się na określone, na konkretne postępowanie, na konkretną praktykę, na konkretne działanie. Takie myślenie kształtuje postępowanie na Zachodzie. Skoro człowiek jest dobry, tylko okoliczności są złe, więc nie trzeba zmieniać człowieka, trzeba zmienić okoliczności, w jakich się znalazł. Ponieważ to okoliczności blokują pełną manifestację tej dobroci, tej dobrej natury człowieka, to okoliczności stoją na drodze do pełnego wyrażenia dobroci człowieka. Więc jakie okoliczności ograniczają czy też powstrzymują tę naturalną dobroć człowieka? Na przykład ubóstwo, bieda. Bieda pcha ludzi w zachowania patologiczne. Bieda pcha ludzi w alkoholizm, w narkotyki, w prostytucję czy w przestępczość. W związku z tym powinniśmy zlikwidować ubóstwo. A jeśli zlikwidujemy ubóstwo, to automatycznie rozwiązany zostanie problem zachowań patologicznych. Człowiek będzie mógł wtedy tą swoją dobrą naturę wykazać. Jeśli usuniemy ubóstwo, to usuniemy okoliczności pchające ludzi do złych zachowań, do patologicznych zachowań. Inny przykład okoliczności, które ogranicza dobroć człowieka, to jego niewiedza. Ludzie nie mają poznania, nie mają zrozumienia pewnych mechanizmów, w związku z tym nie wiedzą, jak postępować. Ale gdyby mieli odpowiednią wiedzę, to automatycznie postępowaliby we właściwy sposób. Dlatego trzeba edukować ludzi, zapewnić im edukację, dostarczyć im wiedzy. I poprzez tą edukację usuniemy barierę niewiedzy. I tym samym uwolnimy ten ukryty potencjał człowieka, tą jego ukrytą dobroć. I takie podejście ma swoje drugie dno. Ponieważ jeśli zapewnienie edukacji wyzwala pełen potencjał dobroci człowieka, to czemu nie zadbać o to na poziomie całego społeczeństwa? Tak, a to prowadzi do przekonania, że im bardziej społeczeństwo jest naukowe, im bardziej zdominowane przez naukę, tym jest szczęśliwsze. Tak, im więcej ludzie mają wiedzy, im więcej wiedzą, to są szczęśliwsi. Więc społeczeństwa inwestują w naukę, zakładając, że to przełoży się na szczęście ludzi. Czy tak jest? No, raczej nie. Więc te państwa najbardziej rozwinięte są państwami, które chyba zużywają najwięcej antydepresantów. Więc chyba to na szczęście się nie przekłada. Więc ta koncepcja, że człowiek jest z natury dobry, że jego serce jest dobre, jest koncepcją, która no myślę, że zdominowała świat zachodni, kulturę świata zachodniego. Nie jest to jedynie hasło, nie jest to tylko wyłącznie idea, jest to ideologia, która przekłada się na konkretne programy społeczne. I tą ideologią te elity zachodnie są przesiąknięte. Ale czy jest to, zaraz, tutaj, dwa, błędne założenie. Druga rzecz, błędne założenie. Czy to założenie jest właściwe? Czy ono jest słuszne? Czy to założenie, że człowiek jest z natury dobry, jest założeniem prawdziwym? No bo musimy to zweryfikować. Jest to pewne założenie, a ono może być dobre lub nie, prawdziwe lub fałszywe. Więc czy to założenie, że człowiek jest z natury dobry, jest zgodne z rzeczywistością, której doświadczamy każdego dnia? Rzeczywistość weryfikuje, powinna weryfikować nasze założenia, nasze poglądy. Więc czy rzeczywistość weryfikuje to założenie? Myślę, że już same nasze pytanie
Dlaczego dobrzy ludzie ze sobą walczą, udziela nam odpowiedzi. Już daje nam pewną odpowiedź, czy to jest słuszne założenie, czy nie, ponieważ mamy tutaj zderzenie pewnego założenia, pewnej koncepcji z faktami. To założenie, że ludzka natura jest dobra, jest tu skonfrontowane z faktami, z konkretami, które wszyscy widzimy, wszyscy wiemy, jakie są. Fakty są takie, i to są niepodważalne, z faktami się nie dyskutuje. Fakty są, jakie są, my nie możemy sobie ich wybierać, a fakty są takie, że ludzie ze sobą walczą. Od dawna. Walczyli, walczą i będą walczyć. I ludzie walczą ze sobą na różne sposoby. Mamy walkę polityczną pomiędzy różnymi partiami czy politykami. Mamy walkę w cyberprzestrzeni. Mamy wojny ekonomiczne, gdzie ktoś nakłada jakieś sankcje na jakiś kraj. Mamy różne skale walki pomiędzy ludźmi. Mamy wojny pomiędzy narodami, mamy wojny światowe, czy mieliśmy wojny światowe, ale też mamy wojny domowe na poziomie kraju, na poziomie regionu, czy na poziomie też rodziny. Więc fakty są takie, że ludzie ze sobą walczą. I historia dostarcza nam mnóstwo, zresztą nie wystarczy wiadomości obejrzeć wczorajsze czy dzisiejsze i tam już będziemy widzieć, że ludzie ze sobą walczą. Nasz świat jest pełen przemocy, jest pełen walki, jest pełen gwałtu. Więc wróćmy do założenia, do jego słuszności, bo już fakty zobaczyliśmy, ale wróćmy do założenia, do jego słuszności. Czy to, że dobrzy ludzie ze sobą walczą, jest wynikiem wyłącznie złych okoliczności? Przecież ludzie są dobrzy z natury, tylko okoliczności są złe. Ale to trzeba postawić pytanie inaczej. Czy dla dobrych ludzi, czy dla dobrych ludzi z natury złe okoliczności mogą być jakąkolwiek przeszkodą? Czy dla ludzi dobrych z natury w ogóle możemy mówić o okolicznościach, które są złe lub dobre? Skoro ich natura jest dobra, w związku z tym wydaje się, że nie ma znaczenia, jakie są okoliczności. Czy one będą sprzyjające, czy niesprzyjające. Jeśli ktoś jest dobry, to okoliczności, niezależnie od tego, jakie będą, zawsze będą wydobywały z człowieka to, co dobre, jeżeli człowiek jest dobry. Więc nie ma znaczenia, jakie to są okoliczności. Człowiek z natury dobry powinien zawsze, niezależnie od okoliczności, wydobywać, okazywać dobro. Tak jak kamień na przykład. Niezależnie od tego, od okoliczności, zawsze pozostanie kamieniem, zawsze będzie się zachowywał jak kamień. Jeżeli idziemy drogą, widzimy kamień i kopniemy ten kamień, czy ten kamień zamienia się w piłkę? Nie, dalej pozostaje kamieniem. Jeżeli weźmiemy ten kamień i rzucimy w powietrze, czy on zamienia się w ptaka? Nie, on spada na ziemię i zachowuje się dalej jak kamień. Czy jeżeli wrzucimy ten kamień do wody, to zamieni się w rybę? Nie, nie zamieni się w rybę, po prostu pójdzie na dno. Będzie mokry, ale dalej będzie kamieniem. Więc okoliczności tutaj nie mają większego znaczenia. On dalej jest kamieniem. Tak samo z ludźmi, jeżeli człowiek jest z natury dobry, to okoliczności są wtórne. Nie mają aż takiego znaczenia, bo on zawsze będzie szukał sposobów do wyrażenia tej swojej dobroci. To znaczy, że jeżeli jakaś sytuacja trudna, być może konfliktowa, pojawi się w życiu człowieka, to on zawsze znajdzie w sobie sposób, dobry sposób na rozwiązanie, a znajdzie je, ponieważ taka jest jego natura, przy założeniu, że ludzie są dobrzy. W związku z tym, jeśli ludzie są dobrzy, to musi im powiedzieć, że nie powinni ze sobą walczyć. Jeśli człowiek jest z natury dobry, to ludzie nie powinni ze sobą walczyć. Nie powinno dochodzić do żadnych walk pomiędzy nimi. Ale czy tak jest? Czy tak właśnie postępują ludzie? No zobaczyliśmy fakty, a fakty mówią że jest zupełnie odwrotnie. Ludzie ze sobą walczą. A zatem to założenie, że człowiek jest z natury dobry, nie zgadza się z faktami.
jest wbrew, można powiedzieć, faktom. Skutki, jakie obserwujemy, przeczą temu założeniu. A ponieważ fakty są takie, jakie są i faktów nie możemy odrzucić, to musimy takie założenie uznać za błędne. I jako takie powinno zostać odrzucone. Fakt, że ludzie ze sobą walczą, wskazuje, że człowiek nie jest z natury dobry. Wskazuje, że człowiek nie może być z natury dobry. Ta koncepcja jest koncepcją błędną. Jest to złe założenie. To pytanie, dlaczego dobrzy ludzie ze sobą walczą, jest po prostu sprzeczne wewnętrznie. Więc może to już od samego początku widzieliście, że ono jest sprzeczne wewnętrzne. To, że ludzie są dobrzy z natury, wyklucza ich walkę między sobą. A jeśli ludzie ze sobą walczą, to oznacza, że nie mogą być z natury dobrzy. Walka, czy walki, do jakich dochodzi pomiędzy ludźmi, podważają założenie, że ludzie są z natury dobrzy. Jedno wyklucza drugie. Dlatego to pytanie, dlaczego dobrzy ludzie ze sobą walczą, jest wewnętrznie sprzeczne. Jest to błędne założenie. Zatem jakie jest właściwe założenie? Jeśli człowiek nie jest z natury dobry, co widzimy potwierdzenie w faktach, to co możemy powiedzieć o człowieku? Jakie założenie powinniśmy przyjąć? Jakie założenie powinno kształtować nasze zrozumienie, nasz świata, nasz światopogląd? Więc wróćmy do walki. No fakty są takie, że ludzie ze sobą walczą, ale dlaczego ze sobą walczą? Jedyne logiczne wyjaśnienie jest takie, że ludzie są z natury źli. Tak? Takie jest logiczne wyjaśnienie. I takie założenie jest zgodne z faktami. Ludzie pragną z egoistycznych pobudek więcej władzy, więcej pieniędzy, więcej jakichś wpływów i tak dalej. Walczą, ponieważ czegoś chcą. Więc biblijna perspektywa na człowieka jest taka, że człowiek jest po prostu zły z natury. Człowiek jest z natury zły. I teraz bardzo krótko, tak, chciałbym tą biblijną perspektywę tak w bardzo ogólnym stopniu zarysować. Ja wszystkiego nie wyjaśnię, bo to jest dużo obfity materiał, bardzo dużo można rzeczy powiedzieć, ale króciutko, bardzo tak pobieżnie, w trzech punktach, czterech w zasadzie, chciałem tylko powiedzieć, jak Biblia, jak Bóg patrzy na człowieka, jaka jest biblijna perspektywa na człowieka, na jego naturę. Po pierwsze, Biblia mówi nam, że Bóg stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo. A ponieważ Bóg jest dobry, więc człowiek też był dobry. Jego natura była dobra. Człowiek nie znał zła, on znał tylko dobro. I mówi nam o tym Biblia, tak? W pierwszej Księdze Mojżeszowej, w pierwszym rozdziale, w 31 wersecie mamy napisane, Bóg, jest to w pewnym sensie podsumowanie 6 dni stworzenia i Bóg w końcu Bóg spojrzał na wszystkie swoje dzieła, na to wszystko, co uczynił w ciągu 6 dni i stwierdził, i rzeczywiście były bardzo dobre. Dokonały się, gdy nastał wieczór, a potem poranek, dzień szósty, one były bardzo dobre. Kiedy Bóg spojrzał na człowieka, to widział, to jakby zachwycił się. To był bardzo dobry człowiek. Wszystko, co Bóg zrobił, było bardzo dobre. Więc pierwsza rzecz, Bóg stworzył człowieka i stworzył go jako bardzo dobrego. Ale mamy drugi punkt. Biblia mówi nam, że ten stan rzeczy uległ zmianie. Pewne rzeczy się zmieniły. Jak się zmieniły? W 4 rozdziale pierwszej Księgi Mojżeszowej czytamy. Kain jednak zwrócił się do swego brata Abla. Wyjdźmy razem w pole. A kiedy tam się znaleźli, Kain rzucił się na swego brata i zabił go. Mamy walkę. Tak, mamy walkę. Pytanie, czy dobrzy ludzie ze sobą mogą walczyć? Tak. W 6 rozdziale czytamy,
Pan zaś widział, że wielka jest niegodziwość człowieka na ziemi. Zauważył, że każda myśl ludzkiego serca jest ustawicznie zła. Dalej, 6 rozdział, 11 werset. Ziemia natomiast była wobec Boga skażona. Panowały na niej gwałt i przemoc. Bóg patrzył na ziemię i widział jej zepsucie, ponieważ wszystko, co żyło, postępowało niegodziwie. Więc na początku człowiek był bardzo dobry, ale coś się zmieniło i człowiek już nie jest bardzo dobry, już nie jest dobry. Człowiek jest zły. Co nam te wersety pokazują? Właśnie tą zmianę. Bóg stworzył człowieka dobrym, ale człowiek nie jest już dłużej dobry, jest zły. Serce człowieka jest złe, jego myśli są złe, są ustawicznie złe. Przepraszam. Czyli człowiek z natury jest zły. I to powoduje, że ludzie zaczęli ze sobą walczyć. I walczą do dnia dzisiejszego i będą ze sobą walczyć, dopóki nasz Pan Jezus Chrystus nie przyjdzie i nie zakończy tej walki. Więc drugi punkt. Człowiek już nie jest dobry. Człowiek jest zły. I trzecia rzecz. Biblia mówi nam, co spowodowało tę zmianę. Co sprawiło, że człowiek przestał być dobry i stał się zły. I odpowiedź znajduje się w trzecim rozdziale pierwszej Księgi Mojżeszowej. Jest tam mowa o upadku człowieka w grzech. Człowiek zgrzeszył i pogrążył się w ciemności. Człowiek z powodu grzechu stał się zły. Oczywiście człowiek dalej podobny do Boga, nosi jego obraz w sobie, ale ten obraz już nie jest taki sam, jak był na początku. Ten obraz jest, można powiedzieć, dotknięty grzechem, skażony grzechem. Ten obraz jest zdeformowany przez grzech. Ale Bóg, patrząc na człowieka, dalej postrzega go jako człowieka, jako tego, który nosi jego obraz i podobieństwo, ale on jest mniej podobny do Boga, jak był. Ale z tą różnicą, że Bóg już nie patrzy na człowieka jako bardzo dobrego, ale jako na tego złego. Więc ponieważ natura została skażona grzechem, dlatego też myśli ludzkiego serca są ciągle ustawicznie złe. Dlatego też ludzie ze sobą walczą i tę walkę już widzimy na samym początku. Zaraz potem, kiedy Adam z Ewą zgrzeszyli, to już widzimy walkę. W pewien taki delikatny sposób pokazaną. Bóg przychodzi do Adama i Ewy, rozmawia z nimi po tym, jak zgrzeszyli. I Bóg pyta, kto ci powiedział, że jesteś nagi? Tak, ich niewinność już przestali być niewinni, zaczęli się wstydzić. Kto ci powiedział, że jesteś nagi? Zapytał Bóg. Czy zjadłeś owoc z drzewa, z którego zakazałem ci jeść? Człowiek odparł, to kobieta, którą mi dałeś, aby była ze mną. Ona dała mi owoc z tego drzewa i zjadłem. On walczy o swoje. Kto jest winny? Kobieta i Bóg. Nie on. To ich wina, że on zjadł ten owoc. Jest już walka. Jest walka. I potem widzimy, że jak Kain zabija swojego brata Abla i widzimy, jak dalej już to się rozlewa szerzej i ziemia jest pełna gwałtu, pełna walki pomiędzy ludźmi. Ponieważ, no, jak mówię, to jest obszerny temat i być może tutaj się rodzą różne pytania, no nie ma czasu, żeby na nie odpowiedzieć, ale jest to pewien fundament, pewien zarys, który nam coś ma zobrazować. Natomiast no, mam świadomość, że trzeba to uzupełnić, dodać. I do tego zachęcam, żeby szukać odpowiedzi na te różne pytania. Może nawet zainteresować się tą dziedziną teologii, jaką jest antropologia, czyli nauka o człowieku. Tam dużo więcej materiału znajdziemy. Natomiast jest jedna rzecz, którą chcę dodać na koniec odnośnie tego, że człowiek jest z natury zły. Potwierdzenie takiego założenia widzimy w nauczaniu Pana Jezusa Chrystusa. Pan Jezus na przykład powiedział do ludzi, którzy byli bardzo religijni, dla których wypełnianie różnego rodzaju przykazań z prawa Mojżeszowego było bardzo ważnym elementem ich życia. I do takich ludzi, do takich religijnych ludzi Jezus powiedział, jeśli więc wy, będąc złymi, wiecie, jak dawać dobre dary swoim dzieciom, o ile bardziej wasz Ojciec, który jest w niebiosach, da to, co dobre tym, którzy go proszą.
Więc wydawałoby się, że ci religijni ludzie, którzy są blisko Boga, którzy starają się być blisko Boga, no oni powinni być tym, jak to powiedzieć, tą elitą, może nie elitą, to złe słowo, ale takim ludźmi, którzy są dobrzy, może tak. A Jezus mówi wręcz coś odwrotnego. Jeśli wy, będąc złymi, tak? Znaczy Jezus mówi też, że chociaż mimo tego, że są źli, to jednak potrafią dobre rzeczy robić w stosunku do swoich dzieci. Więc to nie jest tak, że jak człowiek jest zły, to już to nic dobrego już nie jest w stanie uczynić. Nie. Więc ale Jezus stwierdza, że ludzie są źli. Że ludzie są źli. W innym miejscu Jezus powiedział, z wnętrza bowiem, z ludzkiego serca wychodzą złe zamiary, rozwiązłe czyny, kradzieże, morderstwa, cudzołóstwa, dążenia powodowane chciwością, wszelkie niegodziwości, podstęp, wyuzdanie, zawiść, obelżywość, pycha i głupota. Wszystkie te złe rzeczy wychodzą z wnętrza człowieka i to one czynią go nieczystym. Więc problemem nie są okoliczności. Problemem jest serce człowieka, bo to z niego wychodzą złe rzeczy. Tak? Nie okoliczności, ale z serca człowieka. To serce jest jak źródło i z niego tryskają, wychodzą rzeczy. Z obfitości serca mówią usta. Więc co w sercu, to na języku. Co w sercu, to też widzimy. Więc Pan Jezus pokazuje nam, że to serce człowieka jest problemem, nie okoliczności. Ale pytanie, czy patrząc na tą listę tutaj tych różnych grzechów, wad, można powiedzieć, czy widzisz siebie? Czy widzisz swoje myśli, czy widzisz swoje pragnienia, czy widzisz swoje dążenia? Jezus, Pan Jezus dostrzega poważny problem w człowieku. Nam się wydaje, że problemem są wojny, choroby, jakieś ubóstwo, brak edukacji, ale Jezus dostrzega prawdziwy problem w człowieku. Cała służba Jezusa koncentrowała się wokół tego jednego problemu. Jezus widział i wiedział, że człowiek jest z natury zły, że problemem jest jego serce. Dlatego wzywał ludzi do opamiętania, do zawrócenia, do odwrócenia się od złego postępowania. Tak? Lecz po wydaniu Jana Jezus przyszedł do Galilei, zaczął głosić Ewangelię Bożą i mówić, wypełnił się czas i bliskie jest Królestwo Boże, opamiętujcie się i wierzcie Ewangelii. Wezwanie do opamiętania jest skierowane do wszystkich ludzi. A jest skierowane do wszystkich ludzi, ponieważ wszyscy są grzesznikami, wszyscy zgrzeszyli, wszyscy zboczyli. Nie ma kto by czynił dobrze. Nie ma ani jednego. Apostoł Paweł mówi, że psalmista. Wszyscy ludzie są w Bożych oczach źli i popełniają zło. Gdyby było odwrotnie, gdyby człowiek był z natury dobry, to nie byłoby potrzeby wzywać ludzi do opamiętania. Czy tych, którzy dają mnóstwo pieniędzy, na przykład na pomoc Ukraińcom, czy dają na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, czy na Caritas, czy na Polską Akcję Humanitarną, czy musimy mówić, słuchaj, opamiętaj się, nie dawaj. Nie, nie musimy tak mówić, bo to jest dobre postępowanie, to jest właściwe postępowanie, ale jeżeli ktoś kradnie, jeżeli ktoś morduje, jeżeli ktoś zabije, jeżeli ktoś cudzołoży, to mówimy wtedy, opamiętaj się, źle czynisz, opamiętaj się. Zatrzymaj się, odwróć się od tego. Opamiętanie, kiedy mówimy o opamiętaj się, to mówimy do kogoś, kto postępuje źle, a nie dobrze. A kiedy Jezus mówi, opamiętajcie się, i to jest wezwanie skierowane do wszystkich ludzi, znaczy, że Jezus mówi, słuchajcie, wy wszyscy postępujecie źle przed Bogiem. Wasze drogi są złe, wasze myśli są złe, wasze dążenia są złe. Idziecie w złym kierunku, jesteście odłączeni od Boga. Opamiętajcie się, zawróćcie. Ponieważ człowiek jest z natury zły, dlatego Jezus wzywa do opamiętania grzeszników, takich jak ty czy ja. Kilka słów zastosowania. Jeśli człowiek jest z natury zły,
To znaczy, że jego wnętrze, jego serce jest z natury złe. A człowiek z natury zły będzie postępował w zły sposób. A ponieważ ludzie ze sobą walczą, to znaczy, że postępują źle. Czyli znowu to potwierdza, że są z natury źli. W związku z tym nie powinniśmy być zdziwieni czy zaskoczeni tym, że w XXI wieku mamy powtórkę z okrucień z I i II wojny światowej. A jeśli nas to dziwi, to znaczy, że nasze założenie odnośnie ludzkiej natury jest niewłaściwe. Oczywiście trzeba pamiętać, że to jest ogromna tragedia, ogromne cierpienie, ogromne zło, ale też to ogromne zło, to cierpienie pokazuje nam, jaka jest faktycznie ludzka natura. Te negatywne okoliczności jakby powodują, czy sprawiają, że ludzka natura wychodzi na jaw. Możemy ją doskonale widzieć, jaka jest. Być może patrzymy teraz na wschód, na Ukrainę, na Rosję, na to, co tam się dzieje pomiędzy Rosją i Ukrainą i widzieliśmy obrazy z Buczy na przykład i mówimy sobie, ach ci źli Rosjanie, oni zawsze tacy byli, barbarzyńcy i potępiamy Rosjan. I słusznie. A jak myślimy o sobie? Prawdopodobnie tak, my nie jesteśmy tacy jak oni, my jesteśmy cywilizowani. My nigdy czegoś takiego byśmy nie zrobili. My jesteśmy inni. Ale czy aby na pewno jesteśmy inni? Historia ludzkości uczy nas, że potencjalnie każdy z nas jest zdolny do ogromnego okrucieństwa względem drugiego człowieka. To nie tylko Rosjanie są odpowiedzialni za ogromne okrucieństwo i prawdopodobnie w historii każdego z naszych narodów, który tutaj reprezentujemy, są rzeczy, które byśmy chętnie pominęli, o których byśmy głośno nie mówili. Zobaczyliśmy, że w psalmie, tak, Babilończycy byli tymi, którzy byli oprawcami generalnie. Ale to nie oni jedyni. Wcześniej mieli swoich, w cudzysłowie, godnych poprzedników, Asyryjczyków. Więc takich przykładów znajdziemy mnóstwo. Więc ta kwestia nie jest tego, że ktoś jest z takiej narodowości czy z innej. Tak? Problem jest tego typu, że jesteśmy z natury źli jako ludzie. I nie chodzi o to, że to Rosjanie są tacy. Nie, my wszyscy jesteśmy tacy sami i mamy taki sam potencjał do czynienia zła, jeśli się nie będziemy pilnować. Ponieważ nie czytaliśmy tego, ale kiedy Kain już tam planował pewne rzeczy w swojej głowie, to Bóg do niego przyszedł i mu powiedział, słuchaj, jak będziesz czynił źle, to grzech czeka, to grzech stoi u drzwi. Ty masz nad nim panować. Co zrobił Kain? Zaprosił brata na pole. Nie panował. Otworzył drzwi dla grzechu. I zabił swojego brata. Tak samo my. Nie jesteśmy inni. Nie jesteśmy lepsi. To nie jest tak, że oni są barbarzyńcami, a my jesteśmy cywilizowani. To nie jest tak. Każdy z nas z natury jest zły. I jeśli nie będziemy się pilnować, to ten potencjał do czynienia zła może się objawić w naszym życiu. Jeżeli nie będziemy się pilnować, to też możemy się stać człowiekowi wilkiem. Się mówi. Więc jesteśmy tacy sami. A jeśli ludzie są z natury źli, to jak to zmienić? Niektórzy uważają, że są potrzebne pewne instytucje, żeby to zrobić. Instytucje, które dbałyby o to, aby ludzie ze sobą nie walczyli. Dlatego na przykład w 1945 roku została założona Organizacja Narodów Zjednoczonych. Jaki jest cel tej organizacji? Celem jest utrzymanie międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa, rozwijanie przyjaznych stosunków między narodami, promowanie postępu społecznego lepszych standardów życia i praw człowieka.
I niewątpliwie takie instytucje są potrzebne. Dlaczego są potrzebne? Ponieważ z natury jesteśmy źli. I mamy z tym problem, z pokojem, z rozwojem lepszych, przyjaznych stosunków między narodami, lepszego standardu życia i praw człowieka. Tak, mamy z tym problem. Ale te instytucje różne, ludzkie, pokazały, że nie są w stanie rozwiązać tego problemu walk pomiędzy ludźmi. Ludzie dalej walczą. Te instytucje są, działają, a ludzie dalej ze sobą walczą. Dlaczego nie rozwiązały tego problemu? Ponieważ problemem jest serce człowieka, jest jego wnętrze. A ani ONZ, ani żadna inna ludzka instytucja nie jest w stanie zmienić ludzkiego serca, nie jest w stanie zmienić ludzkiej natury. Żadna ludzka instytucja czy program nie są w stanie zmienić natury człowieka. Żadna ludzka instytucja nie ma narzędzi potrzebnych do zmiany wnętrza człowieka. Tylko Bóg, tylko nasz Stwórca ma takie narzędzia. I tylko On może zmienić nasze serca. Tylko Bóg może dostarczyć nam takich motywów, które będą konieczne do tego, aby nasze serca pragnęły dobrych rzeczy. Dlatego potrzebujemy Zbawiciela, którym jest Boży Syn Jezus Chrystus. Potrzebujemy Zbawiciela, który by nas uratował od tej złej natury, od tej grzesznej natury. Potrzebujemy Zbawiciela, który w swoim ręku ma wszelkie potrzebne narzędzia do zmiany naszego wnętrza, do zmiany naszego serca. I Pismo mówi nam, Bóg mówi nam, że Jezus Chrystus jest takim Zbawicielem, który ma takie narzędzia, który dostarcza poprzez krzyż, poprzez śmierć, poprzez swoje zmartwychwstanie motywy do tego, żebyśmy mogli funkcjonować w inny sposób, żebyśmy mogli stać się nowym człowiekiem, z nowym sercem, z nową naturą, z nowymi pragnieniami ku uświęceniu. Potrzebujemy Zbawiciela. Czy widzisz, że w Bożych oczach jesteś z natury zły? Czy widzisz, że potrzebujesz Zbawiciela, jakim jest Jezus Chrystus? Amen. Pomódlmy się.